Szczęść Boże, Milena Laskowska, zapraszam na prognozę pogody. Nad zachodnią i środkową Europą zaznaczą się dziś niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się również pod wpływem obniżonego ciśnienia. Nad obszar kraju będzie napływać wilgotna masa powietrza. Dziś pogodnie nad wschodnią częścią kontynentu, nad pozostałym obszarem dużo chmur. Opady deszczu na zachodzie, zaś śniegu miejscami nad Bałkanami i północnym wschodzie. Najchłodniej w Moskwie około minus 2 stopni, najcieplej w Marsylii około 15. I spójrzmy, jaka pogoda czeka nas w Polsce. Dziś możliwe słabe opady śniegu na Podlasiu i w rejonach górskich. W górach również możliwe opady marznące. Na pozostałym obszarze przejaśnienia. Maksymalnie od około minus 1 stopnia na Podlasiu, Mazowszu i w centrum do 1-2 na południu i zachodzie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa i wschodu. Ciśnienie spadnie na barometrach 1025 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd poszczególnych regionów.